Siema, siema, ja jestem Riot Gplay, to jest kolejny odcinek z Kolonii. Ze mną powiedzieć czat. Ogólnie dostałem przed chwilą komentarz, że ej, miałeś nagrać bez czatu, bez nie na streamie, a nagrywasz na streamie. No tak, jakby nie jest to nowość, jestem hipokrytą. Ale co wam powiem, bardzo mi się miło nagrywać z widzami po prostu, bo lubię z nimi porozmawiać na streamie. Jak mam jakiś dylemat teraz, co mam zrobić, zapytam widzów i mam odpowiedź, a nie muszę czekać na waszą odpowiedź w komentarzach po kilku dniach, bo wtedy za kilka dni ten odcinek się pewnie pojawi, nie? Więc jest mi po prostu prościej, jakby nie było. Przypomnę teraz na starcie, wpadajcie na Twitcha, bo tam wszystko się dzieje. Jestem teraz streamerem, youtuberem trochę mniej. Ale jak chodzi o YouTube, to pamiętajcie o tym jeszcze, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Bym był bardzo zadowolony z tego powodu. I da mi to takiego kopa w dupę do nowej mapy, że pewnie nawet skończył jeszcze w następnym roku. Także zostawcie łapeczkę i ja będę happy. Bo im więcej łapek, tym większa motywacja, nie? Dla mnie po prostu, więc bardzo miło mi. Dobra, słuchajcie, zakupiliśmy przed chwilą tego pana w starym domu z LS 11 talerzówkę Alfa 2 za jakieś tam, nie wiem, 5000 zł, coś takiego. Niedużo, ale, czy niedużo, dużo właśnie, dużo kurde, bo zaraz ze mnie jak nie wiadomo z kogo. Dlatego, że powiedział tak, panie, to jest po remoncie, wszystkie nowe tarcze i tak dalej. No patrzę, śruby się świecą, nie? Wszystko trybi, aż nawet się tutaj odbija blask, nie? Więc no kupiliśmy po prostu i dziś będziemy to testować, dzisiaj będziemy tym działać i tym się bawić. Także nie ma co tutaj więcej mówić. Zasiadamy, po prostu jedziemy do domu, nie? Znaczy do domu, jedziemy od razu na pole. Mamy sierpień, prawdopodobnie co za dzień sierpnia. Jak to wszystko pójdzie, to jeśli dzisiaj skończymy talerzować i może ruszymy to się z prasą. W sensie pojedziemy coś poprasować jeszcze, bo tam słowo została nam ostatnio. Ostatnio właśnie robiliśmy siano, a teraz robimy talerzowanie i to też jest zaproponowane przez widza na Twitchu, więc jeżeli chcecie naprawdę mieć wpływ na to, co się dzieje na tym Twitchu, to wpadajcie na tego Twitcha, znaczy co się na tych streamach, znaczy na tych odcinkach, bo na Twitchu ludzie mają wielką moc i mówią mi, co mam robić po prostu, nie? Więc ktoś powiedział, że jestem, że mam robić talerzowanie, mówię, dobra, kupię talerzówkę, jedziemy, nie? Co z Kolonią? Kocham te pytania. Nie wiem! Nie, nie, naprawdę, nie wiem. O, tu jest kurczę. Ło, super dół. No ale cóż, droga polna. Ostatnio się mówił, że drogi polne w farmingu takie malowane są do dupy, ponieważ są. Są bardzo proste, jakby jechać po asfalcie. No nie, ja sobie teraz jadę tędy, jak widzicie koło. Non-stop pracuje, cały czas chodzi. Więc nie wiem, na jakich mapach wygrać, czy macie proste te. A o mnie tak nie wiem, przynajmniej. U mnie są krzywe pole tylko tutaj. Dobra. My sobie zajrzymy tutaj w to miejsce, na to poletko po rzepaku i tu będziemy sobie działać. Jest świeżo wykoszone, więc ja od razu chciałbym to właściwie tą ziemię ruszyć. Okej, zobaczymy jak będzie wyglądać test tego. Ruszy tą ziemię od razu na świeżo i żeby to się przygryzło, jakieś tam wiecie, popolnik sobie ruszy tutaj i my potem jeszcze coś zaoramy sobie to, nie? Więc będzie fajnie. Skąd tą teksturę rzepaku? Gdzieś pobrałem w internecie, nie mam pojęcia gdzie. To jest ogólnie po prostu tylko zmiany kolorystyka tego zwykłego, nie? Rzepaku. Więc to normalnie możecie pobrać w necie, nie? Nie mamy z tym problemu. Piątko pójdzie? Ty, normalnie idzie piąteczką. Może dam tak. Dam przesuwkę? Ty, przesuwka to się idzie. Tu bardzo blisko to pole jest tego budynku. Ale w sumie spoko. Gdzieś tak wziutko niech będzie nawet, nie? To nam się nie przeszkadza. Blisko tego płotu. Dobra, na tym odcinku was pytałem, czy chcecie, żebym zbierał znaczki. Do dzisiaj się nie dowiedziałem, ponieważ nagrywam ten odcinek zaraz po nagraniu tego. Dlatego jak coś, to śmiało tam piszcie, czy chcecie, żebym tych znaczków szukał, czy nie. Ogólnie to tak. Ludzie tutaj na czacie, czy ja powinienem robić teraz przerażę, czy mogę sobie tak jak teraz? Znaczy, czy powinienem robić to od miedzy do miedzy, czy powinienem robić to raz przerażę? Czy to nie ma znaczenia absolutnie żadnego? A, w sensie zbiera znajdźki, chodzi mi oczywiście o to, żebym zbierał je tak po prostu przy okazji. Gdzieś sobie jadę, zobaczę, o, znajdźka i sobie zbieram po prostu, nie? A nie tak, że będę ich szukał. Okej? Okay? Aha, jakkolwiek byleś zrobił. Okej, okay, spoka. No, to co zrobimy. Cię nie włączymy kamyków tutaj niestety. A, bo to są kamyki są stamtąd. Dobra, trudno. Niech te kamyki będą, to nie przeszkadza za bardzo. Dobra. Więc fajnie. Ja ogólnie przed uważam, że po rzepaku samo w sobie powinna jakiś taki poplon rosnąć, nie? Delikatny. Nie wiem czemu tego nie ma w FES-ie. Znaczy w sumie wiem dlaczego, bo ten poplon robi się oczywiście u nas dlatego, że po prostu kombajn gubi, nie? To ziarno i ono potem rośnie, nie? A
teoretycznie może być tak, że ten kombajn powinien nie gubić niczego i zbierać wszystko. Dlatego ten rośnie, chyba, albo sługiący nie robią takiej mechaniki, ale mniejsza. Więc ja to raczej sobie zrobię tak, może potem gdzieś tam jeszcze sobie coś tutaj zasieję, żeby było tak, że wiecie, na popo to wyglądało. Ej! Bardzo spoko to żurka, w sensie bardzo mi się szybko robi tutaj te pole. Bez kitu jednak chyba uda mi się zrobić dzisiaj jeszcze sprasowanie tej słomy. To byłoby fajnie. Trochę za gęste, to się nie skrzepakowe. Czy to jest takie gęste? Nie do końca chyba, bo ogólnie śniemisko rzepakowe jest takie, że rosną właśnie takie badyle duże, ale raczej rośnie jeden badyl, który się rozgałęzia bardzo mocno, nie? A tutaj jakby w oryginalnej wersji gry tekstura wygląda tak, że jest po prostu kilka badyli, nie? Wybaczcie za cięcie, musieliśmy ogarnąć sprawy moderatorskie. Jaki wredny typ, patrz, ja nie zauważył tego normalnie i bym poszedł to w internet, wiecie, do komputera, na YouTubki i mogłem dostać ostrzeżenie. Takie rzeczy. No, nieładnie. Moderację masz dobrą, lol. Właśnie moderacji nie ma teraz, nie wiem. Śpią chyba. Ile tych kamyków to w ogóle jest? Masakra. Ja bym sobie teraz tutaj jakąś miniaturkę strzelił fajną. Chyba na jakichś portalach coś takiego jest ta tekstura rzepaka, wiesz? O, cześć Green, witam serdecznie. Fajna moderacja, cześć. Nie no, mieliśmy sytuację awaryjną, ale już wszystko zażegnane, że tak powiem. Więc spoko. Nie wiem skąd tekstura tego rzepaku, ja ją mam od znajomego, nie? Po prostu, więc... Nie za bardzo mogę wam teraz pomóc z tym, skąd to i jak to. Ty, a tak pójdzie fajne zdjęcie, czy nie bardzo? Bo nie bardzo, będę się robić z tyłu bardziej, nie? Żeby coś z tego wyszło, spoko. Tekst do mapy. No mógłbym sobie dodać tekstury do mapy. Tylko nie wiem, czy one właśnie nie sypią, bo one tak jak sypały mi tamy poprzednie, wiesz, bo ja miałem problem z rzepakiem ogólnie, bo na zasadzie chciałem zrobić tekstury fajne, ale na przykład nie mogłem, nie? Ej, dobra, zrobię sobie zdjęcie teraz. Dobra, więc fajnie, jesteśmy ponownie. To co, myślę, jedną i drugą stronę będzie spoko, już tak teraz pojedziemy. Także w następnym przejeździe będę musiał zrobić poprzeczniak. A, w sumie mogę to wszędzie. Tak już to tak nie ma znaczenia, jak mówicie. Bo to co, chyba po prostu chodzi o to, żeby to, tylko tą glebę ruszyć, nie? Tak naprawdę. Ściąć to ściernisko. Wykrzyknij ściernisko, odnosi się do innego ścierniska, nie? Odnosi się do ściernika, które ma ugniatanie. A to u siebie na Twitchu, właśnie już skłamy coś. No, więc spoko. Ej, bardzo fajnie z tym dzisiaj wyrabiamy. Myślę nawet dzisiaj, że... Pojedziemy sobie popracować. I może nawet ruszymy za jakąś ten... Potalerzujemy sobie jeszcze inne pole, chociaż nie, bo tam musimy ten tamtą pole zorać. Jak je dopiero zaorzemy. Czy zaoramy? Ej, my się zaorzemy czy zaoramy? Chyba zaoramy, nie? Tak, my się zaoramy, co ja gadam. No więc jak to zaoramy to pole, to dopiero będę mógł też wykruszyć, nie? Okej, okay, idzie to? Jakoś tam to idzie, dobra. Czyli dzisiaj będzie zabawa z drewnem? W sensie, o czym mówisz, zabawa z drewnem? Na mapie z DLC? No pewnie się myślałem, że pograłem potem, nie? Potem. A, zostało trochę, czekajcie. Dwa razy nie jeździł, nie? Gier też na 125, 26 już. Czas leci, nie? Myślę, że kolejny raz spotkamy się już na wrześniu, bo i tak sporo się tym sierpniu zrobili. No cześć Dimitry, witam. Także no. Fajnie. A tych tutaj rzepaku nie wiem, to chyba jest taka standardowa, nie? No ma tylko zielone. Zielone ma te końce. A tak naprawdę to jest chyba taka sama, nie? Kiedy ta kolonia? Jutro. Kurde. Dobra. Jakie pasać pola na kolonii? O Jezu, to jakie byś chciał tak naprawdę, nie wiem. Ja mam sam problem z tym, jakie pola wybrać. Przed tą serią też właśnie tak myślałem nad tym, jakie dokładnie pola bym mógł wziąć, by wyszły w miarę spoko. Na serii, żeby to się tam też pokazać, nie? Bo też tak nie chcę brać tych pól, które zawsze gdzieś tam każdy ogrywa, tylko jakieś trochę inne wziąć pola.
No i mam nadzieję, że jakoś te pola, które tu mam, są w miarę jeszcze okej. Wybaczcie mi zacięcie niestety, ale skończył mi się miejsce na dysku. Mam nadzieję, że... Znaczy w sumie nie dużo gadałem, bo akurat zauważyłem ten komunikat, że się skończyło miejsce. Także, o Jezu, aż mi coś tutaj w brzuchu zabolało. O, to chyba... Na myśl o tym, ile muszę pieniędzy wydać na wydysk, w sensie więcej dysków. Dobra, ustawimy stależówkę tutaj. Tą stronę. Zabieramy się teraz za prasowankę słomy na szybkości i będzie fajnie, nie? Krótki szpon coś mogły zjeść, będą mogły zjeść, w sensie. Prasa stoi chyba tam z przodu, nie? Koło domu postawimy. Ta, tu już się kameruje. To już się kameruje, teraz wszystko działa. Ale nie, muszę beskitu teraz te filmy wszystkie pomontować. I tamte stare pousuwać, nie? Bo wiecie, ja samych filmów mam chyba 400 giga, nie? Na dysku. Nie wiem nawet po co. Tak średnio raz na jakiś czas robię to czyszczenie, ale teraz to już będą musiały mieć wymagane czyszczenie dysku. Mapę testują, tak jest. Także proszę się nie martwić. Tutaj. Jak tam świeży. Ta plandeka to jest nie tak dumny, fajnie wyszła. Dobra, od razu rozkładamy sobie praskę. I lecimy z tym prasowaniem tam. Kurczę. Tylko jednak będę jechał. Ej, wiecie co najgorsze? Zjadłem tylko tyle słomy na rok dla krówek. Już nawet nie będzie, nie wiem. To nawet nie będzie, nie wiem, no. Jakie są pewne mieć od ciula? Czy pokażę peda? Jasne, proszę bardzo, tak ono wygląda. To jest sama kolonia co w 19, nie? Nic się nie zmieniło, oprócz tego, że doszły te pola po prawej stronie tam, nie? Te od 93 do 81. Tamte płatki doszło, nie? Za torami. I tyle. Troszkę mapy jest więcej, nie dużo, ale tam bardziej takie pola na większe gospy, nie? Więc wszystko się znajdzie oczywiście. Podziękował, spoko. Martwica, ale masz nick. Martwica. Czekajcie. Nie mam dostępu do tego terenu. Ty, to jest moja mapa, jak ja nie mam dostępu do tego terenu, co ty gadasz? Bart i Shimano zafollowa. W sensie dziękuję za followa, nie Siemano za followa. Siemano, żółwi dla ciebie, dzięki za followa. Jezu, co ja gadam już. Siemano za followa. Co z kolem, bo mnie nie było? Jutro premiera, nie? Dobra, wbijamy jakiś bieg wyższy i lecimy. Tylko się na godzinę naleci? Dusiek, siema, dzięki za followa. Siemano za followa. Dobra. Ty, no dwie kostki wypłyłem dopiero. Jak ta mapa? No jutro wychodzi, nie? Dobra, zawijka. Ej, ile tej wistula słomy nagubiła tutaj po tych krzakach? Co tu się dzieje? Masakra. Zdeformuję tylko PC? Wszystkie. Nawet na blender. I mikser. I czajnik. Dobra, nie będę... Dobra, co ja gadam? Cringe robię straszny. Skąd mam 360? Nie wiem. Z widzami mi podpali. Trzeci tak nagrywam? Nie, to jest ten... Dalszą część nagrywam tego drugiego. Cześć. Kiedy kolonia? No jutro, mówiłem. Chyba, że ktoś nie wyłapał ironii, wtedy powiem, że nie, jutro nie wychodzi kolonia. Sarkazmu raczej, chociaż to jest powiem ironicznie, no ale jakby co, to jutro nie wychodzi, no ludzie. Taką na wiadomość odzmotchała. To z mapą. Kiedy zacząłem przy kolonii? Coś robić pewnie, o co ci chodzi. No to zacząłem chyba gdzieś czerwiec, nie? Mapa miała w ogóle być czerwiec, jakoś tak, najpóźniej w lipcu. Ale jeszcze mi fali na ambicję, żebym poprawić wszystkie budynki. I zacząłem je poprawiać, no i mamy grudzień. Witam serdecznie w grudniu. No. Także jak ktoś mi teraz mówi, że przeniósł Lubelską Dolinę do tego farminga, to nie, bo ja nie chcę siedzieć rok poprawiając budynki, nie? Zobaczcie to krótkie cięcie. Chciałbyś to reklama chyba oddała? Nie no, polski Patryk, to się tak nie opłaca. Ja mówię, w sensie, ja chcę robić maksymalnie mapę w pół roku. Maksymalnie mapę w pół roku, nie siedzieć rok nad mapą. Nigdy więcej nie będę siedział już rok nad mapą po prostu, bo to mnie niszczy, nie? Wewnętrznie nie to... niszczy, co nie? I potem mam kryzys twórczy i nie chcę mi się nic robić. Dlatego wolę po prostu zrobić mapę na pół roku i tyle, nie?
A nie, tam... Ja dzielić jestem, nie... Dobrze, że nie wiadomo ile. U mnie jest ilość, a nie jakość. Przecież. Nie wiecie o tym. Normalnie. Ilość, a nie jakość. To jest najważniejsza rzecz. Tak. Miał być w grudniu, a kolonia będzie w czerwcu. Znaczy, miał być w czerwcu, a kolonia będzie w grudniu. No, albo może wiesz, może powiedziałem o czerwcu, tylko nie tym czerwcu, którym wy myślicie, nie? Może za rok. Czy będę powiększał kolonię? Absolutnie nie. Kolonia nie będzie powiększana. Jest to jej maksymalny... Czy mam kable podnoszone w ogóle? Mam. To jest jej maksymalny rozmiar, bo kolonia z założenia to miała być malutka mapa, a nie jakaś duża, nie? Jakby ktoś chciał grać na kolonii, to tylko na malutkich sprzętach, znaczy na malutkich sprzętach to tylko na kolonii, a jak osada to trochę dość średniego, nie? Powiedzmy, dajmy na to. No, może jeszcze kiedyś, gdzieś tam mam plany zrobić jakąś mapę na takie większe sprzęty, ale nie dokładnie kiedy i jak to by wyglądało, nie? Nie będzie powiększał, bo mu się nie chce. Dokładnie tak! Dokładnie tak. Nie chce mi się, bo założenie było inne, nie? Że mapa będzie taka, malutka. To jest kolonia, nie? Kolonia, z samej nazwy już można wnioskować, to jest kolonia jakiejś miejscowości większej, nie wiem, jakiś... Może być kolonia, nie wiem, osada, nie? Czy coś. Rozumiesz, co chodzi? Wiesz. Na tym miała polegać ta mapa, nie? Że ma być malutka. Taki był projekt. Podejrzewam o teksturę rzepaku? Mogę zapytać. Dobra. Bierzemy sobie na gospo. I chyba sobie zakończymy to szczególnie. No, już tam nie będę tego miniaturki robił. Tam tylko zrobimy sobie wcześniej. Więc słuchajcie. Okej, tak sobie zajadę. Gasimy. Dobra. O, akurat muzyka się skończyła. Więc do bliska. Dzięki za uwagę. Super, żeście tutaj byli. Mam nadzieję, że wam się odcinek oczywiście spodobał. Zapraszam na kolejny, bo mam nadzieję, że będziemy robić coś fajniejszego, coś więcej. I co? Do kolejnych, a może tak. Do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. No i cześć, pozdrawiam. I wpadajcie na Twitcha i zostawcie łapkę w górę, jak wam się odcinek spodobał, nie? No. Dobra, na razie. Cześć. I wszystkiego dobrego. Pa.